25 kilometra, kiedy zszedł zając, no i miałem tak około, nie wiem, 30-40 metrów do prowadzącego. Stwierdziłem, że da się to wygrać. Cały czas w to wierzyłem. No, kiedy pierwszy raz do niego doszedłem, on ruszył bardzo mocno. No i wiedziałem, że albo jest bardzo mocny, albo padnie po prostu, bo nie biega się tak maratonu z takim szarpaniem. Biegł, ledwo co truchtał, że go dogoniłem bez problemów, później nagle szarpnął. No i tak się stało, nie wiem, który to był dokładnie kilometr, 33, 34. Dogoniłem go, też trochę przyspieszyłem i został od razu. Udało się dowieść zwycięstwo do mety. Tak trochę stawialiśmy z komentatorami, że tym punktem przełomowym będzie ulica Wawrzyńca. Bardzo długi podbieg. To chyba w tamtym momencie Kenijczyk faktycznie stracił siłę, a ty chyba właśnie dzięki taktyce, żeby nie było tego szarpania, udało ci się wtedy to prowadzenie uzyskać. Tak, no nie wiem, nawet szczerze mówiąc nie zauważyłem tego podbiegu akurat, o czym innym myślałem. Pewnie jak gdzieś tam go wyprzedziłem, to liczyło się to, żeby gdzieś tam uciec i podbiegu szczerze mówiąc nie zauważyłem tam. No i na pewno bardzo równe tempo, które dyktował mi na pierwszych 25 kilometrach Szymon Kulka, no to metry mieściły się w 3 sekundach, to na pewno pozwoliło mi zachować siły do końca. Zastanawialiśmy się, patrząc, można powiedzieć, z samochodu tobie w oczy, czy nastąpi taki moment, że pojawi się ściana, czy był taki moment krytyczny dla ciebie, w którym musiałeś no jakby wyłączyć myślenie i po prostu przejść do przodu? Był taki moment, nie wiem, który był 35, czy jeszcze dalej. Tak naprawdę to do końca mnie to nie odpuściło. Zaczęły mnie łapać skurcze, nogi jak z kamienia. Dodatkowo doszła kolka. Zacząłem, mimo że słyszałem, że reszta jest gdzieś tam 200 metrów za mną, to zacząłem trochę wątpić w to, ale leciałem ile mogłem. Udało się to dowieść do mety. Kibice, z roku na rok w Poznaniu ich na trasie jest coraz więcej. Czułeś, że im bliżej mety, to oni tym bardziej wierzą w ciebie i są z tobą jeszcze bardziej? Czułeś ten hałas wokół siebie? Czułem to od początku krzyczeli, dogonisz ich, dasz radę. Później jak byłem przed nimi, dawaj, dasz radę, zwyciężysz. Więc oni naprawdę bardzo pomagali. Nawet jak dobiegałem tutaj czwarty, kiedy na samym początku ruszałem tak naprawdę na 6., 7. miejscu, to ci kibice tutaj pomagają. Poznań naprawdę ma wspaniałych kibiców. A sama trasa pewnie jeszcze za wcześnie na analizy, ale jak tobie się biegło, tak mówiąc najbardziej wprost, po Poznaniu? Trasa w miarę szybka, na pewno szybsza niż w zeszłym roku i 2 lata temu. No wiadomo, jakieś tam lekkie podbiegi były, ale 42 km po mieście, po zupełnie płaskiej trasie jest bardzo ciężko. No, nie biegamy po stadionie, biegamy po ulicach. Wiadomo, nie kręcimy się w kółko. Nie da się zupełnie płaskiej trasy wyznaczyć. Myślę, że to jest optymalna trasa do osiągania dobrych wyników. Czyli droga do Rio staje się coraz bardziej prostsza i mniej wyboista? No tak, no tutaj do 35 była bardzo prosta, wyboje się zaczęły trochę dalej, ale szansa jest ciągle na wiosnę i teraz na pewno uwierzyłem bardzo w siebie. Dziękuję bardzo. Emil Dobrowolski, proszę Państwa, zwycięzca 16. PKO Poznań Maratonu. Na chwilę oddajemy głos naszym komentatorom. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szczepan Szłapka, proszę Państwa, z Emilem Dobrowolskim, zwycięzcą 16. PKO Poznań Maratonu. No mówił Emil o tym, że w pewnym momencie uznał, że nie można tak biec maratonu, tak jak robi to Robert Langat, który nagle zwolnił, potem z kolei przyspieszył, szarpał tutaj jednak rytm. Ma niezwykle duże znaczenie, a Państwo na ekranie obok Szczepana widzieli, że mamy już na mecie pierwszą kobietę, zwycięzczynię 16. PKO Poznań Maratonu. Nie będzie żadną niespodzianką, bo mówimy to od dłuższego czasu, że zwyciężyła Kenijka Irene Czepki-Rui Makori z czasem 2 godziny 32 minuty i 48 sekund, czyli nie pobiła swojego zresztą zeszłorocznego rekordu Poznań Maratonu, który wynosił 2 godziny 31 minut i 55 sekund, ale wielkie brawa, bo powtórzyć sukces sprzed roku na pewno łatwo nie było. Zabrakło naprawdę niewiele, ale tutaj do ostatnich chwil, można powiedzieć, do Inea Stadionu rozstrzygało się to, czy Irene Czepki-Rui Makori będzie w stanie pobić ten rekord. Cały czas biegła na ten czas w okolicach 2.31
dający jej ten rezultat, czy właściwie poprawę tego rezultatu z zeszłego roku. Niestety ulica Grunwaldzka okazała się chyba odrobinę za długa dla Ireny i nie udało się tego pobić. Być może troszkę też stracił siły jej pacemaker w tym czasie. Zdecydowanie tak, a też mamy tutaj potwierdzenie z 40 kilometra, że na drugim miejscu biegnie Wola Krautsowa, to reprezentantka Białorusi, a z kolei trzecie miejsce Angelika Mach. No i kto wie, jak to wszystko się zakończy. No niestety strata Angeliki Mach do Woli Krautsowej jest dość spora. Pytanie, jak to wszystko się zakończy. Znamy rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o pierwsze miejsce w rywalizacji kobiet, ale pytanie, jak to będzie wyglądało dalej i czy rzeczywiście Polce biegnącej na trzecim miejscu uda się dobiec do mety właśnie jako trzecia, może jako druga i stanąć na podium 16 PKO Poznań Maratonu. Angelika Mach, no niezwykle młoda zawodniczka, jak na kobietę uprawiającą tak długie dystanse, dystanse maratońskie, urodzona w 1991 roku, a więc 24 lata, przez nią jeszcze kilkanaście co najmniej lat biegania na wysokim poziomie i wszyscy doskonale wiemy, ci, którzy chociaż trochę interesujecie się Państwo bieganiem, też doskonale wiecie, że jeśli chodzi o wytrzymałość biegową, to wzrasta ona do pewnego momentu wraz z wiekiem. No i tutaj może się okazać, proszę Państwa, że Wola Krautsowa, rocznik 81, czyli no, dużo starsza zawodniczka, to doświadczenie może jej też na ostatnich metrach, proszę Państwa, zdecydowanie pomóc, a mamy też obrazki z trasy. Bardzo ładne, to oczywiście nie są zawodnicy walczące o zwycięstwo, tutaj każdy walczy o jak najlepszy wynik. To Park obrazek Sołacki. Z Parku Sołackiego konkretnie. Czasami zdarza mi się biegać w Parku Sołackim. Bardzo dobre miejsce do biegania. Polecamy serdecznie. No i myślę, że dobrze, że takie malownicze tereny gdzieś tam pod koniec trasy się pojawiły, no bo to pomaga zawodnikom, którzy już walczą po tym 30 kilometrze, którzy już zdają sobie sprawę, że są blisko, a z drugiej strony pojawia się ta ściana, o której wszyscy opowiadają. Ten kryzys, który po prostu trzeba przebiec. Nie ma innej możliwości. Można stanąć albo biec dalej i wszystkim polecamy biec dalej i trzymamy mocno kciuki, żeby im się to udało, choć zdajemy sobie sprawę, że łatwo nie jest. Proszę Państwa, zdaje się, że wbiega na metę pierwsza, no przepraszam, druga kobieta. Na to wszystko wskazuje, tak jest. Mamy drugą kobietę na mecie 16 PKO Poznań Maratonu numer 43. Wola Krautsowa, Ukrainka, przepraszam, nie Ukrainka, Białorusinka, mija linię mety i to ona zajmie drugie miejsce w tym maratonie. Pytanie, kiedy na mecie pojawi się Angelika Mach, która prawdopodobnie dobiegnie trzecia. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Rozmawialiśmy też również z naszymi ekspertami. O, tutaj widzimy już wręczanie pucharów. Możecie Państwo też je zaobserwować. Rozmawialiśmy z naszymi ekspertami, że maraton w Europie przeżywa kryzys. Bardzo niewielu zawodników z Europy osiąga te wyniki na najwyższym poziomie. Uda im się łamać mężczyznom tę magiczną barierę 2:10. Tutaj widzimy na 16 PKO Poznań Maratonie. To pewnie też chodzi o bliski dystans. Wielu zawodników za naszej wschodniej granicy, czyli Europa Środkowa i Wschodnia, bardzo, bardzo dobrze reprezentowana w Poznaniu. A właśnie przed chwilą metę minął Maciej Łucyk. Jeżeli ktoś bywa na biegach w Poznaniu, to na pewno doskonale zna tego zawodnika. Mamy ceremonię, proszę Państwa, wręczenia pucharów. Emil Dobrowolski. Jakby Państwo nie wiedzieli, kto wygrał 16 PKO Poznań Maraton, to speaker zawodów, myślę, że przypomniał, Emil Dobrowolski. Wielki sukces i myślę, że spora niespodzianka, bo też chyba ten wynik należy tak traktować. To, że Polak jako pierwszy przebiegł przez linię mety, to jest ogromna niespodzianka, żeby nie powiedzieć sensacja. Pamiętam, jak rozmawialiśmy przed Poznań Maratonem i mówiłem, że odkąd obsługuję tę imprezę, no to Polak nie wygrał. Dzisiaj wreszcie się doczekałem i muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy i wszyscy kibice biegania w Poznaniu również na pewno są szczęśliwi. Oto on, Emil Dobrowolski, zwycięzca 16 PKO Poznań Maratonu. Jacek, jeszcze wyskakuj się. Emil, za rok rekord trasy. Na pewno będę walczył. Walczysz i wygrasz. Zobaczymy jeszcze tego roku. Zobaczymy. Sami słyszeliście. Ja w niego wierzę.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku Emil Dobrowolski powróci na trasę Poznań Maratonu i może powalczy o rekord trasy. O to zresztą był przez speakera w tej chwili pytany. Myślę, że dla niego nie ma znaczenia to, że tego rekordu nie udało się dzisiaj pobić. Najważniejsze, że udało się zwyciężyć. Jeśli Emil pojawi się na starcie 17 pokału Poznań Maratonu, czyli maratonu edycji przyszłorocznej, to miejmy nadzieję, że przyjedzie on w glorii zawodnika, który uczestniczył kilka miesięcy wcześniej w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Mamy obrazki z mety, mamy obrazki z Parku Sołackiego, gdzie widzą Państwo walczących biegaczy, walczących o jak najlepsze wyniki, o rekordy życiowe. No bo ci biegacze, których Państwo widzą, dzielą się tak naprawdę na dwie kategorie. Tych, którzy biegną po raz pierwszy i ich głównym celem jest to, żeby po prostu dobiec do mety, żeby pokonać dystans 42 km i 195 metrów. Ale są też tacy, którzy są na tyle wytrenowani, że biegną już na konkretny rezultat, a takim konkretnym rezultatem jest życiówka. U wielu rozmawiałem z maratończykami przed startem, no i każdy gdzieś tam swój cel miał, czy to 3:30, czy może złamanie bariery 4 godzin, to taka magiczna bariera, jeśli chodzi o maraton. Tak czy inaczej, każdy, kto przekroczy dzisiaj metę 16 PKO Poznań Maratonu, będzie zwycięzcą. Podobnie jak ten zwycięzca z nazwy, czyli Emil Dobrowolski, który był dzisiaj na mecie pierwszy z czasem 2 godzin 13 minut i 50 sekund. A skoro już mówimy o tych zawodnikach, którzy biegną na konkretny czas, to również wczoraj rozmawiałam podczas naszego studia, specjalnego studia telewizji WTK z Międzynarodowych Targów Poznańskich z Jackiem Meyerem. Jacek Meyer, szerzej znany Państwu jako Mezo, raper, muzyk. On biegnie na czas 2:55. To będzie jego piąty maraton. Bardzo często tak się zdarza, że na trasie tak dużych imprez masowych, biegowych pojawiają się też ludzie popularni, rozpoznawani, którym kibicuje się w dodatkowy sposób. Proszę Państwa, pierwsza Polka na mecie. Przerwiemy Twój wywód, bo to bardzo ważna informacja. Miejsce trzecie, Angelina Mach, młodziutka zawodniczka. Jeszcze cała maratońska kariera przed nią, ale trzecie miejsce w PKO Poznań Maratonie może już dopisać na listę swoich sukcesów. Widzą Państwo, jak niesamowicie jest zmęczona, a my możemy w tej chwili połączyć się ze Szczepanem Szłapką, który ma kolejnego gościa. Zdaje się, że Robert Langat ze Szczepanem Szłapką. Szczepanie, oddajemy Tobie głos. Tak jest, zawodnik, który podczas dzisiejszych zawodów zajął drugie miejsce, jest teraz Państwa i moim gościem. Na początek oczywiście pogratulujemy i spytamy, czy drugie miejsce ocenia jako sukces, czy jednak liczył na nieco więcej. First of all, congratulations. Is this second play for you a success or are you a little bit disappointed? Okay, for me, first of all, I'd like to say thank you. It's my first time to be in Poland. It's a nice place for me and this is my third marathon. Even though I didn't run the time that I was hoping for. But I am satisfied with the position. Przede wszystkim chciałbym podziękować fanom i wszystkim, którzy tutaj byli. To pierwsza wizyta w Polsce, pierwszy maraton w Polsce. No i ten czas, który osiągnął, jest dobry. Zapytam teraz o to. Przez długi czas Robert był liderem, przybiegł na drugim miejscu. Zapytamy, jakby to ocenił. For a long time you have been a leader today. And after all, you've been second. Was he so fast or did you make some mistakes on the track? In fact, I made a mistake in between 21 and 25. Yeah, I made a little mistake, but I understand later. Czyli jednak tutaj na około 25 kilometra był błąd i to jest ta przyczyna, że to jest drugie miejsce, a nie miejsce pierwsze. Zapytamy teraz trochę o atmosferę. You said it was your first time in Poland. What do you think about the atmosphere? How did you feel here? Okay, in fact, what was the most disturbing is the weather. The weather was so cold for me. 1 degree for me, it was worse. Yeah. Temperatura, no o tym dzisiaj dużo rozmawialiśmy, ten 1 czy 2 stopnie Celsjusza, no to zdecydowanie za niska temperatura, ciężko się biegało. And what do you think about the atmosphere, the fans? In fact, the fans are very, very, very cheerful. They cheer all from the start till the beginning. I like that. And there was no difference for them. Was it Polish or from other country? They cheer for everybody. It's so nice. Yeah, they cheer for everybody. They were not cheering for only people from Poland, but for everybody. Bardzo ważna ta postawa poznańskich kibiców, że byli bardzo głośni, dopingowali, co ważne, nie tylko swoim, także każdy zawodnik, który przebiegał trasę, mógł czuć to wsparcie. The last question, your first time in Poland, but is it your last time, or are you gonna come back here to Poznań next year maybe? In fact, probably I would like to come here again and try to run the course record. Thank you very much. Welcome.
Pierwszy raz, ale najprawdopodobniej Robert pojawi się jeszcze w Poznaniu, pojawi się w Polsce, a więc trzymamy kciuki. A na ten moment, proszę Państwa, wracamy do naszych komentatorów. No co tu dużo mówić, proszę Państwa, no ma Robert Langat w Poznaniu rachunki do wyrównania, ponieważ nie udało mu się dzisiaj wygrać. Lepszy okazał się Emil Dobrowolski, a kolejne kobiety swoją drogą pojawiają się na mecie. Czwarte miejsce zajęła, zdaje się, Izabela Parszczyńska z numerem 9, a teraz z numerem 28 na mecie witamy Aleksandrę Lisowską, jedną z tych